Słuchajcie, musiałam przerwać, bo musiałam łyknąć pigułkę i znalazłam ją w końcu, ale nie miałam wody do popicia. Bo akurat tutaj po prostu nie miałam w tym samochodzie wody i już nie będziemy podjeżdżać na stację, bo jedziemy już na ten wlew, spieszymy się. I tak sobie naprodukowałam śliny, czyli połknęłam. Nie wiem, chyba mi stoi tutaj, ale... Tam sobie jeszcze coś kupię i sobie popiję, bo musiałam ten dexametazon łyknąć, bo łykałam go o 8 rano, 10 i potem jeszcze o 22. No i cóż, no, jadę sobie na chemię, jak już Wam mówiłam. Troszkę jestem rozdygotana, taka roztrzęsiona, jakieś takie głupawki dostałam, ale już powoli może się jakoś wyciszę. Tam będę czekała znowu na ten numerek 1 200 000, nie wiadomo który, więc się pewno uspokoję, porozmawiam troszkę z tymi kobietkami i będzie dobrze. Już za parę minutek skręcam, będę na w tym COI i będę pompowana chemią straszną, ale do przodu. Druga, jeszcze mi zostały 4, bo miałam 6, czyli potem będzie 3., 4 i będzie już koniec. Także już myślę o końcu i jestem cała zadowolona i szczęśliwa. Widzicie, znowu wróciło mi szczęście. Nie wiem, to szczęście to od Boga chyba mam normalnie. Się pomodliłam. Pan Bóg mi chyba znowu dał taki dobry nastrój, bo już Wam mówiłam w poprzednim filmiku. Nie wiem, czy go będę tam załączać, bo mi się z powodu alarmu rozłączyło. Miałam taki kryzys, że chciałam się schować w mysią dziurę i w ogóle zakryć tą dziurę i nie wiem, najlepiej przykryć się jakimś denkiem i w ogóle nie pokazywać się, nie rozmawiać, nie dyskutować, być samą i nie wiem, unicestwić się w tej dziurze, ale już nie. Już znowu żyję, widzicie? Już żyję. Jestem żywa, wesoła, uśmiechnięta i będę o siebie dbać. Niech sobie każdy mówi, co chce, a ja będę właśnie dbać o urodę, bo niektórzy, słuchajcie, mówią, o, chora jest, a myśli o takich rzeczach. Tak, będę myśleć o takich rzeczach i będę tak samo żyć, jak żyję. I będę zdrowa, ładna, silna i wesoła. No, taki króciutki dzisiaj przed chemią. Jeszcze może jak będę siedziała na tym pięknym fotelu błękitnym, to Wam jeszcze coś nagram. To na razie, cześć!